Zadanie 5. Matura z września 2020. W zestawie 250 liczb występują jedynie liczby 4 i 2. Liczba 4 występuje 128 razy, a liczba 2 występuje 122 razy. Przyjęto przybliżenie średniej arytmetycznej zestawu tych wszystkich liczb do liczby 3. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy. Błąd bezwzględny, czyli to jest różnica po prostu pomiędzy tą błędem, jaki przyjęto, a faktyczną liczbą, jaka jest średnia. I teraz musimy sobie obliczyć po pierwsze średnią wszystkich liczb. Jaka jest średnia? No wiemy, że liczba 4 występuje 128 razy, czyli możemy napisać 4 razy 128, dodać. Liczba 2 występuje 122 razy. Czyli dodać 2 razy 122. I oczywiście wszystko dzielimy przez ile jest wszystkich liczb, czyli przez 250. 4 razy 128 to jest 512. Dodać 2 razy 122, 244. Dzielone przez 756 przez 250, to jest 756 przez 250, to my mamy 3,024. Ponieważ w zadaniu piszą, że błąd przybliżenie średniej arytmetycznej zestawu tych liczb przyjęto do liczby 3, czyli błąd bezwzględny. To jest 3024 odjąć